No dobra, skoro pokonaliśmy ich, to w takim razie teraz trzeba się zająć resztą spraw. Tak, tutaj sprawdzą armię powoli, powoli. Bardzo dobrze. Tutaj idzie armia konna, tutaj idzie kolejna armia. Tutaj jeszcze jedna. Dobra, armii mamy dostatek, ale trzeba się zająć tym tutaj. I pytanie, czy ja chcę zajmować teraz Maraną? Myślę, że to może być dobry pomysł. Zwłaszcza, że tutaj elfy już zajęły to. Krasnoludy tutaj są. I powoli, powoli jest odcinany run. O, nice! Armia krasnoludów chce. No, no. Dobra. Mam nadzieję, że to panie w przeciągu najbliższych tur. Bo tak, to już krasnoludów, to jeszcze nie krasnoludów, ale niedługo będzie. Dobra, dzieje się. I dobrze. Wygrywamy tą wojnę. I... przydałby mi się szpieg dodatkowy. Tutaj tych poproszę, tutaj się rekrutują. Ojej. To tak. Bierzemy tą armię. Okej. Niech wejdzie. Armia Gandalfa. Również, tylko on trochę przetasuje. Niech idzie Gandalf. Raz, dwa, trzy oddziały piechoty. Cztery. Tych możemy wycofać gdzieś tu. Dalej włócznie. Będą akurat cztery oddziały. Wszelcy łucznicy. Dobra, te oddziały. Te również i mam ile? 5 slotów. Akurat. Niech będzie tak. I tak. I mamy pełną armię. Dobra. Tą armię pogromimy na swojej duże. A potem zaatakujemy na czarną bramę. Okej. Zaś tutaj cóż, będziemy się rozwijać powoli. Ciebie poproszę. Tutaj nic nie mogę werbować na razie. Mogę szkołę rozbudować. I to zrobię, jak tu z kulturą mamy dopiero 2%. Tutaj mamy 6. 30. 35. Dobra, to tu możemy niedługo werbować już coś. 23. No dobra, rozwija się. W sumie to mi niepotrzebne tutaj. Co dalej? Zróbmy save'a. Chwila. Ten niech będzie.
I kończymy turę. Tak się zastanawiam nad sensem przejmowania Maranonu. O kurde, ja to mam bunt. O Matulu. Dobra. Dobrze, rekrutuję tam jakieś jednostki. Ale powiem wam, że wojna z Haradem będzie ciężka. Bardzo ciężka. Widzisz, że idę na Maranon. I dlatego chcesz. W sumie... No to nie, to nie. To reject this kingly offer, such a horrible mistrust on your part. Tylko wtedy bym się zgodził. No jeszcze za sporą opłatą oczywiście. Pokój z Runem nie jest mi potrzebny. Nie teraz, kiedy jest zgnieciony już doszczętnie właściwie. Dobra, bunt. Wiem o buncie tutaj. Co tu jeszcze jest? Relacje polepszone. Raport rekrutacji. Cholera, ile rzeczy. Werbuje Monsul, Dunard, Kamedwin. Dyplomata. Yes, my lord. Super. Dobra, mój panie. Chodź gdzieś tutaj. Co tu jeszcze jest? Szpieg. Szpieg, który pójdzie gdzieś w tym kierunku. Dalej w głąb Mordoru. W sumie możesz tutaj iść. Jest kolejna twierdza. I jeszcze jeden nazgul. Okej. Raport budowy. Tutaj. Nie mam co dalej budować. Mori Taverna. Zbudujmy uniwersytet, gospodę, czemu nie? I tak, jesteśmy trzeci w wojsku, w finansach szóści, w produkcji drudzy, populacja drudzy, ogólnie drudzy. Harad teraz przoduje. No nie ma co się dziwić, ma olbrzymie potężne państwo i dotąd toczył wojnę tylko z Gondorem. I tak, tutaj... Ta armia niech podejdzie. Dzień dobry. Tutaj ściągamy ten... tą jazdę. Jaki mam przychód obecnie? Dosyć mizerny. Jednak, patrząc na wydatki, wy tutaj. Ty tu.
Ty tutaj. A ty idzie zebrać armię. Nawiasem mówiąc, zrobimy jeszcze po dwa oddziały. W sumie to więcej mieczy mi się przyda. Tu nie mogę. Tu mogę. Dobra, tych też. Tych też niech będzie. Dalej jeszcze te oddziały. Nie no, pewna mobilizacja znowu. Właściwie cały czas trwa. Bez chwili przerwy. Wy idźcie tutaj. Choć w sumie Tarwę może iść tędy. Jeszcze dorzućmy jej. Nie wiem czego. Na pewno to będzie. Ile? Nie mają dzieł szturmowych? Jeden mają. Dobra, no czyli tych i tych im dorzucę. No i oni tutaj zajmą. Jeszcze od razu. Nie mam tu nadprogramowego generała. Nie bardzo. Dobra, te trzy oddziały. Niech idą za nimi i będą potem stanowiły garnizon tej wioski tutaj, którą zajmiemy. O, tutaj run idzie. Dolamrot jeszcze się broni. Oj, to będzie ciężka bitwa. Jeszcze. Znaczy ciężka przeprawa jeszcze przed nami. I tak. Tutaj. Cholera jasna. Bunty, wszędzie bunty. Połączcie się po prostu. I tak was nie przeszkolę w życiu. Wy też. No i tworzymy na tych terenach kolejną armię. Znaczy tworzymy, pozbieramy resztki jakie mamy wokół i postaramy się coś wystawić z tego. Tylko może jeszcze nie w tej turze, idź na razie ty tutaj. Dobra. Mamy jedną armię, która będzie bronią Mistrid, mamy armię konną, która mogłaby w sumie z marszu zająć to. Coś tu dalej jest? Jeszcze jedna armia Mordoru. O, cofnąć się. Potrzebuję szpiegów. Tutaj tych, tych. Poproszę. Yes, my lord. No i tutaj zapomniałem o tym. Raise our banners. Your enemies lie defeated. Oblegajcie tutaj. Choć w sumie atakujemy ze strony, która jest niebroniona, tak więc spoko. No, wy zniszczę tą armię. Wy tu. Za których dobijecie. Ten oddział się cofa tu. Baratur, niech ta armia siedzi na tyłku i czeka. No i poza tym, cóż, tyle chyba. Ta, tutaj miałem radę, bym porekrutował sobie oddziały i je rozwiązywał w tym.
w Mengale, na pewno rozbudować Mengalen, by mi się nie rozpiły upiory. No ale to zrobię może na następnej turze. Po prostu powerbuję w okolicznych miastach najsłabsze jednostki, je rozwiążę w Mengalen i da to bonus do ludności. To mi się rozwinie za 6 tur. No dobra. W sumie możemy już zwiększyć podatki tutaj. Normalne. Normalne. Niskie. Dobra. Kończmy turę. Ale w okolicy Mordoru jeszcze będzie dużo ciężkich przepraw. W samym Mordorze i nad Anduiną. Z Haradem. Ajej. Ale wygramy. Jak zawsze. Musimy wygrać. Oho. Dobra, tą armię będzie trzeba pogromić. Czarną bramę możemy wziąć na głód właściwie. Nie śpieszymy się ze zdobyciem tego. O, raport budowy. Szkołę poproszę. Dużo werbunku. Dyplomato, poproszę cię dalej w tym kierunku. Ty tutaj. Okej. Was tu. Was tu. Tych tutaj. Przeszkolenie. I te sobie jednostki powerbujmy. 3 oddziały, 2 oddziały, 2 oddziały. Czy? Okej. No i za turę posprowadzam ich i w sumie to może nie tutaj, nie w koloniach, tylko tu, bliżej będzie. Dor swojej potrzebuje o 1000 więcej. No to powinniśmy się szybko uporać. Mam nadzieję, że to działa w tej części, bo w sumie jestem pewien, czy to działało w Medivalu, czy... Serio, oni jeszcze żyją? Mój Boże. Zabić ich. Wy tu? Okej.
Dotrzemy do tej wioski za dwie tury. Dobra. To oddział tutaj. Ten oddział będzie trzeba przeszkolić. Jak będę miał pieniądze. Te oddziały mogą iść tutaj. Ta armia mi niepokoi. Jak to wygląda na nasze szanse? No, wygramy, ale ze stratami dużymi. Pewnie, bo to szturm na twierdzę. Co prawda, od tej strony jest obroniona, ale kawalerii na przykład nie użyjemy w ogóle w tej bitwie. Czekamy. 7 tur. Zdążymy dojść tutaj tą armię, może zaatakujemy ich z dwóch stron. To łatwiej pójdzie wtedy. Dalej. Coś jeszcze do zrobienia mam? Chyba nie. Chwilka. Szpiegów nie werbowałem w tej turze? Nie. No dobra, w takim razie kończymy turę.